Piątek, 5 stycznia, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Na początek popatrzmy, co w dzisiejszym serwisie. Dziś w informacjach pokażemy pierwszą piotrkowiankę urodzoną w 2018 roku. Powiemy o najlepszych sportowcach minionego roku. Będzie także o gąsienicy, która wzbudziła niemałe zamieszanie. Ma 55 cm wzrostu i waży 3150 gram, a na imię ma Justyna. To pierwsza piotrkowianka urodzona w 2018 roku. Na pierwsze dziecko urodzone w 2018 roku musieliśmy trochę poczekać, dokładnie do 2 stycznia do godziny 13:05. Justynka ma 55 cm i po narodzinach ważyła 3150 gram. To trzecie dziecko pani Klaudii i pana Michała. Jak widać, takie kochane, takie maleńkie. Znaczy, ogólnie ja nie sądziłam, że będzie pierwszą piotrkowianką, może tak. A termin na kiedy był? Na 6. Czyli się pospieszyła troszkę. Pomogli jej. Pomogli jej wyjść na świat. Mam już dwie bliźniaczki, więc 5-letnie, więc... Kolejna córka. Kolejna córka. Miał być syn, ale jest córka. Małą piotrkowiankę w czwartek spotkała niespodzianka. Odwiedził ją prezydent miasta Krzysztof Chojniak. Jeszcze raz gratulujemy. Cieszymy się razem z Państwem, bo to jest pierwsza piotrkowianka w nowym 2018 roku. Dlatego też życzymy wszystkiego dobrego. Niech się dziecko pięknie rozwija. Dużo zdrowia dla Państwa i dla dzieciaka i wiele takiej prawdziwej radości. Jestem przekonany, że tak będzie. Wszystkiego dobrego. Do rąk rodziców trafił czek na 2000 zł z przeznaczeniem na wyprawkę dla dziecka. Rodzice zdradzili, że pieniądze przeznaczą na zakup nowego wózka. My małej Justynce życzymy w życiu samych sukcesów, a osób zdobywających triumfy na scenie krajowej, jak i międzynarodowej w Piotrkowie nie brakuje. Z kogo możemy być dumni? Jakie nazwiska zapisały się najwyraźniej w roku jubileuszowym? Popatrzmy. Mateusz Bernatek, Mateusz Danielak, Wiktoria Guść czy Marcelina Witek. To nazwiska młodych piotrkowskich sportowców, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w 2017 roku w annałach miasta. Miasta, które świętowało 800 lat. Piotrków Trybunalski zorganizował w jubileuszowym roku 2017 wiele imprez sportowych i kulturalnych, a także wydarzenia międzynarodowe. Gościliśmy prezydentów Polski i Węgier, gości z miast partnerskich, muzyków, sportowców i aktorów, którzy swoją obecnością uświetnili obchody 800 lat Piotrkowa Trybunalskiego. A o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rangi ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej opowiemy Państwu już za kilkanaście minut po wydaniu informacji piotrkowskich oraz po magazynie Verbum. Przechodzimy do dalszych informacji. Działki położone przy ulicy Żeglarskiej na osiedlu Wierzeje będzie można nabyć już za ćwierć ceny z przetargu. A wszystko to dzięki powracającemu od stycznia programowi Piotrków Trybunalski. Tu mieszkam. Działki o powierzchni od 1000 do 1500 m2 czekają już na pierwsze tegoroczne przetargi, które zaplanowano w połowie stycznia. Działkę można wziąć w użytkowanie wieczyste pod budownictwo jednorodzinne za 25% ceny uzyskanej w przetargu. Już niedługo cztery przetargi na cztery działki przy ulicy Żeglarskiej na osiedlu Wierzeje. Przetargi odbędą się 19 stycznia, a te osoby, które chciałyby tam tą działkę nabyć, do 15 stycznia muszą wpłacić wadium. To właśnie tu, na działkach przy ulicy Żeglarskiej, już niedługo zwycięzcy przetargu będą mogli rozpocząć budowę wymarzonego domu. Zgodnie zresztą z zasadami programu, które mówią o tym, że nabywca ma obowiązek rozpocząć budowę na działce w ciągu 2 lat od jej nabycia. Do przetargu może przystąpić każdy? Tak jest, tak jest. Warunkiem jest płacenie wadium. Ale zachęcam do zapoznania się ze szczegółami. Informacje o przetargu można uzyskać na stronie www.piotrkow.pl w referacie gospodarki nieruchomościami przy ulicy Szkolnej 28 lub pod numerem telefonu 44 732 1852. Instalacja na lawecie przedstawiająca liść nadgryzany przez gąsienicę symbolizującą degradację demokracji pojawiła się dziś w Piotrkowie w ramach akcji Gąsienica Tour. Wraz z nią pojawili się działacze partii opozycyjnych sprzeciwiających się obecnej polityce.
Instalacja, którą można było zobaczyć w różnych częściach Piotrkowa, to projekt Jacques'a Tilliego, który został zaadaptowany do polskich warunków politycznych. Symbolizuje demokrację nadgryzaną przez populistów. To jest liść demokracji, który w sposób happeningowy pokazuje postacie, tak jak tutaj widzimy, które tą demokrację zżerają w Polsce i w Europie. Po co to robić? Tak, żeby pokazać w sposób taki obrazowy, bo teraz jest takie mamy czasy, że różne przemyślenia trzeba pokazywać obrazkami. W miejscach, gdzie pojawiła się instalacja, obecni byli przedstawiciele opozycji. Wręczali ulotki i przekonywali do swoich postulatów, a przede wszystkim do udziału w wyborach. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać piotrkowianom, że demokracja w Polsce ma się źle i że musimy o nią zawalczyć. A jedynym legalnym sposobem, żeby to poprawić, jest wygrana w następnych wyborach. Dlatego jeździmy z tym liściem demokracji i zachęcamy ludzi do brania udziału w wyborach. Wszelkich wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich itd. Akcja Gąsienica Tour rozpoczęła się w ubiegłym roku. W tym roku kontynuuje swoją podróż po Polsce. W Piotrkowie wywołała skrajne emocje. Nie mają co kobiety robić po świętach i postoją. W trakcie postoju przy ulicy Słowackiego wezwano policję. Obyło się jednak bez mandatu. Choć od świąt Bożego Narodzenia minęło już trochę czasu, to w świątecznej atmosferze jeszcze odbywają się spotkania. Takie zorganizowali w czwartek członkowie koła Sybiraków. Świąteczne spotkanie Sybiraków to moment dla wielu wzruszający i mający na celu utrzymywanie więzi między mieszkańcami, którzy doświadczyli na sobie krzywdy wywózki z kraju w czasie wojny. To też okazja, by w tym gronie złożyć sobie życzenia na nowy rok i zaplanować działania na kolejne 12 miesięcy. Są one związane z utrzymaniem pamięci o wywózkach Polaków z kraju. My przede wszystkim utrwalamy pamięć tego wszystkiego, co się zdarzyło po 17 września, a co się zdarzyło? No, nastąpiły masowe wywózki na tereny Związku Radzieckiego, do obozów, do łagrów. No, łącznie uważa się, że wywieziono 1 350 000 obywateli polskich w głąb Rosji. W trakcie spotkania nie zabrakło życzeń, ale również świątecznej muzyki. O część artystyczną zadbał zespół wokalny Senior Ewki z Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Członkom Stowarzyszenia Sybiraków wręczono też kalendarze na 2018 rok. Pozostajemy w klimacie świątecznym. Chór, Szkolna Orkiestra Smyczkowa, laureaci konkursu Coraz Bliżej Wigilii, zespoły kameralne, czyli uczniowie i pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Tak liczne grono zaprezentowało się w środę na specjalnym koncercie noworocznym. Kościół akademicki Panien Dominikanek na tegorocznym koncercie Szkoły Muzycznej wypełniony był po brzegi i rozbrzmiewał najpiękniejszymi polskimi kolędami, pastorałkami i piosenkami świątecznymi. Młodzi muzycy na ten wieczór przygotowali repertuar, który wykonywali chóralnie. Nie zabrakło także utworów na góralską nutę i duetów, i to nie tylko tych głosowych. Najbardziej spektakularny był występ zdwojonej siły muzyków w postaci Szkolnej Orkiestry Smyczkowej pod dyrekcją Ewy Izydorczyk-Grzelak i chóru Państwowej Szkoły Muzycznej, który prowadzi Maciej Salski. Już sama liczba muzyków robiła wrażenie. Jak grali i śpiewali, posłuchajmy. To był prawdziwy popis drużyny AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski. Obrońcy mistrzowskiego tytułu pokonali w ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej Grunwald Poznań 36-0. Wszystkie walki zakończyły się przed czasem. Mało tego, nie pozwolili rywalom na zdobycie nawet jednego punktu technicznego. Mimo tego, że AKS już wcześniej zapewnił sobie awans do półfinału, nie zastosował w meczu z Grunwaldem taryfy ulgowej. Ciężkie są takie walki, bo
Ja jestem takim zawodnikiem, gdzie lubi rywalizować z lepszymi od siebie, z faworytami albo z zawodnikami, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom. Z młodymi zawodnikami, którzy są też mocni, ale są mniej doświadczeni, walczy mi się ciężej, bo tutaj wtedy ja jako faworyt obawiam się straty punktu, tego, że coś nie wyjdzie albo zrobię niedokładnie i on to może wykorzystać. Ale to też kolejne doświadczenie dla mnie jako dla zawodnika i następnym razem już będzie mniej stresu i też postaram się wygrać. Najwyższy z możliwych wyników bez straty własnego punktu, no tego to się nie dałoby się przewidzieć. No taka drużyna jak teraz jest gotowa już na półfinały, a mogę powiedzieć, że liczymy też na finał. No, świetne widowisko, nie tylko sportowe, ale też kibice dopisali. Bardzo dziękuję kibicom, że znowu pełna hala w Piotrkowie, żadnego miejsca nie było wolnego. No, z tego chyba cieszę się najbardziej, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz. Od pierwszej do ostatniej walki piotrkowscy zapaśnicy demonstrowali świetną technikę, a swoje walki wygrywali przez położenie na łopatki lub przewagę techniczną. Wygraną przypieczętował kapitan drużyny Radosław Grzybicki, który aż 15-0 pokonał swojego rywala Bartosza Reitera. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Dawid Szkodziński, który 13-0 wygrał z Sebastianem Nowickim. AKS wygrał z kompletem zwycięstw swoją grupę eliminacyjną. W półfinale KLZ zmierzy się z Budowlanymi Łódź. Pierwszy mecz odbędzie się 4 marca w łódzkiej Atlas Arenie, a rewanż 11 marca w piotrkowskiej hali Relax. Na koniec jeszcze jeden komunikat. Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury zaprasza od 15 stycznia 2018 roku dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat na warsztaty artystyczne do OEA MOK i na zajęcia artystyczne do świetlic artystycznych MOK. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 44 733 91 30 oraz na stronie internetowej www.mok.piotrkow.pl. To wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Po informacjach zapraszam na magazyn Verbum i zapowiadany wcześniej reportaż z podsumowania roku w sporcie i kulturze. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Witam serdecznie. Kończy się nasz czas świętowania Bożego Narodzenia. Cieszymy się z narodzenia naszego Pana. I Kościół przygotowuje nas teraz, aby pełniej przyjąć Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. W tym roku tak się złożyło, że mamy obok siebie uroczystość Objawienia Pańskiego i następnie Niedziela Chrztu Pańskiego. Tę uroczystość Objawienia Pańskiego wędrujemy razem z królami, by odkryć Chrystusie, w Jezusie, nowonarodzonym dziecięciu, Chrystusa, który jest Bożym Mesjaszem, Bożym Posłańcem, by razem z królami uniżyć się przed Chrystusem, uznać Jego mądrość i oddać Mu pokój. W Niedzielę Chrztu Pańskiego razem z Jezusem idziemy, aby przyjąć chrzest. Jest to okazja, aby odnowić także i nasze zobowiązania chrzcielne, aby zrozumieć w głębiej, pełniej, patrząc na Jezusa, tajemnicę naszego chrztu. Posłuchajmy Ewangelii przeznaczonej na Niedzielę Chrztu Pańskiego. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Ta Ewangelia potwierdza, że Jezus jest prawdziwie Synem Bożym i jest
to tajemnica wcielenia, tajemnica obecności Boga na ziemi, ale także pokazuje nam, że poprzez Jezusa otrzymujemy dar Ducha Bożego, Ducha Świętego. Taka jest najgłębsza ta tajemnica chrztu. Uniżamy się przed Bogiem, aby przyjąć Jego wolę, ale także, aby przyjąć dar, którym On chce nas obdarzyć, dar Ducha Świętego. Piotrków Trybunalski obchodzi w 2017 roku 800-lecie miasta. Zacny jubileusz miasto świętowało na różne sposoby, m.in. poprzez liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Wydarzenia kulturalne rozpoczęliśmy od mocnego rockowego uderzenia w wykonaniu węgierskiej grupy Omega, której występ był zwieńczeniem marcowych Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Tłumy piotrkowian i gości spoza miasta przybyły, by razem z węgierską grupą zaśpiewać światowy przebój Dziewczyny o perłowych włosach. Od mocnego uderzenia przeciwnika o maty rozpoczął jubileuszowy rok zespół AKS Wrestling Team, zapewniając sobie tytuł mistrza Polski w 9. kolejce Krajowej Ligi Zapasów. Mamy komplet zwycięstw, no ja chcę już być mistrzem totalnym, tak jak mamy 9, chcę 10, nie chcę, żeby miał ktokolwiek wątpliwości, kto jest najlepszą drużyną w tym sezonie w Krajowej Lidze Zapaśniczej. Ale czas pokazał, że to był dopiero początek tegorocznych sukcesów naszych zapaśników. I to na arenie międzynarodowej. Piotrkowianin Mateusz Bernatek, występujący w stylu klasycznym, oraz pochodzący z Dagestanu Magomed Murad Gadżijew, występujący w stylu wolnym, w sierpniu na Mistrzostwach Świata w Paryżu zdobyli srebrne medale. Wcześniej, bo w maju, Gadżijew został wicemistrzem Europy w stylu wolnym. Za te osiągnięcia został nominowany do tytułu najlepszego sportowca Polski w 83. plebiscycie przeglądu sportowego. Tegoroczny jubilat Piotrków Trybunalski świętował też doroczne imieniny. Imprezę rozpoczął nocny półmaraton. Dni miasta zorganizowane zostały w centrum miasta na Rynku Trybunalskim, w Parku Świętego Jana Pawła II, i na ulicy Narutowicza, a scena koncertowa po raz pierwszy ustawiona została na placu Kościuszki. Dni miasta zakończył Jacek Stachurski. To ja, typ niepokorny. Koncertowo i tanecznie było tego lata na Trybunalskim Rynku, ale nie tylko koncertowo. Na piątej biesiadzie trybunalskiej nie zabrakło i jadła, i napitku tradycyjnych rzemieślniczych produkcji. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Ale jubileuszowe lato to też rekreacja oraz liczne rozgrywki sportowe, na przykład w badmintona. Właśnie zmagania w tej olimpijskiej dyscyplinie sportu zorganizowane zostały na piotrkowskiej Starówce przy okazji wizyty jednego z ogólnopolskich mediów. W czerwcu przyjechała do nas Telewizja Polska, program drugi z pytaniem na śniadanie. A wracając do badmintonistów, to warto podkreślić, że piotrkowianin Mateusz Danielak jest czołowym zawodnikiem tej dyscypliny sportu w kraju, plasowanym na 510. miejscu na świecie. Mówiąc o młodych sportowcach, nie sposób pominąć naszych pływaków z UKS Delfin Piotrków,
Na jednych tylko czerwcowych zawodach Wiktoria Guść zdobyła aż 4 złote medale. Nasi młodzi pływacy potrafią pływać różnymi stylami i pokonywać setki rywali. To doskonały narybek do miana czołowych pływaków w kraju. W sierpniu do jubileuszowego Piotrkowa Trybunalskiego zawitało kolejne ogólnopolskie medium, tym razem radiowa jedynka. Każdy mógł podpatrzeć pracę radiowców w plenerowym studiu, a informacje o jubileuszowym Piotrkowie mogły usłyszeć, ale i zobaczyć tysiące ludzi na świecie. Dziś na przykład towarzyszy nam 18 kamer na scenie, co kiedyś było nie do pomyślenia. Teraz radio jest w internecie, radio jest w różnego rodzaju social mediach, radio musi odpowiadać na różnego rodzaju zapotrzebowania i to powoduje, że na przykład nawet jak pod sceną jest 500 czy 1000 czy 2000 osób, to w tym samym czasie transmisję online ogląda 150 czy 200 tysięcy. 150 czy 200 tysięcy ludzi. I to są liczby, które naprawdę robią wrażenie, aż sam jestem zaskoczony. A na jedynkowej scenie wystąpił Zakopower i Ira. Lato to też lekkoatletyczny meeting Polanik Cup, który na stałe wpisał się już w kalendarz sportowych wydarzeń w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2017 gwiazdą imprezy była oszczepniczka Marcelina Witek, która wywalczyła w Tajpej złoty medal letniej uniwersjady, a wcześniej zdobyła brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Europy. Marcelina nie zawiodła również w Piotrkowie. Rzuciła równe 60 metrów i stanęła na najwyższym stopniu podium. W roku jubileuszowym obchodziliśmy także ćwierćwiecze współpracy miast partnerskich pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Esslingen w Niemczech. Z tej okazji w obu miastach odbyły się okolicznościowe spotkania. W lipcu piotrkowska delegacja była w Esslingen, rewizyta w Piotrkowie odbyła się w listopadzie. Partnerstwo miast to nie tylko kontakty samorządowców i polityków, ale też wymiana międzyszkolna, współpraca młodzieży czy zawieranie znajomości, a nawet przyjaźni pomiędzy rodzinami. To także niesamowita sztafeta. 1000-kilometrowy, 5-dniowy bieg z Esslingen do Piotrkowa, zorganizowany w sierpniu przez Piotrkowski Klub Biegacza Endorfina i Klub Lima Prima z Esslingen. Goście przyjeżdżali do nas, ale i my gości zapraszaliśmy. Piotrków Trybunalski wziął udział w międzynarodowych targach turystycznych World Travel Show. Stoisko miasta, jak przystało na jubilata, ukazało się w niecodziennym anturażu historycznego pałacu Zygmunta Starego. A odwiedzający stoisko mogli spróbować produktów regionalnych, na przykład jałowca czy własnoręcznie utartych marcepanów. Nie lada gratką była też wizyta na naszym stoisku Mariusza Kuczewskiego, autora scenariusza Listów do M3, komedii romantycznej kręconej właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Tak się złożyło, że w jubileuszowym roku Piotrkowa Trybunalskiego swój jubileusz 20-lecia obchodził również Miejski Klub Sportowy Piotrkowianin. Nasi piłkarze ręczni grają w najwyższej klasie rozgrywkowej, a kibice zapamiętają ten rok z kilku względów. W maju swoją długoletnią karierę zakończył Dmytro Zinczuk, wieloletni szczypiornista piotrkowianina, od kilku miesięcy mający polskie obywatelstwo. W listopadzie obchodzono natomiast jubileusz na boisku. Publiczności zaprezentowali się oldboje, którzy wygrali spotkanie z młodymi zawodnikami, wychowankami klubu. Całą historię piotrkowianina można przeczytać natomiast w książce wydanej z okazji jubileuszu. Piotrkowianin włączył się również w akcje edukacyjno-zdrowotne Różowej Wstążki i Movember. 8 marca zespół wygrał sensacyjnie z Orlenem Wisłą Płock, a spotkanie oglądała cała Polska dzięki transmisji w Kanal Plus. Pierwszy raz w historii Superligi obie drużyny zagrały w różowych strojach, utożsamiając się w ten sposób z kobietami walczącymi z rakiem piersi. Spotkanie otworzyły zresztą członkinie piotrkowskiego klubu Amazonek. Natomiast akcję Movember, mającą zwrócić uwagę mężczyzn na profilaktykę raka jąder, piotrkowianin wspierał w październiku i listopadzie na wesoło. Piotrkowski zespół taneczny Kontra otrzymał zaproszenie ze spektaklem Irena Sendlerowa Sprawiedliwa na 3. Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka w Warszawie.
Podopieczni Tomasza Balcerka otrzymali zaproszenie od samego rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, który nie ukrywał, że podczas kilkudniowych warsztatów i dyskusji nie może zabraknąć głosu młodych, także tego artystycznego głosu. Wcześniej ten spektakl właśnie pan Marek Michalak oglądał z córką Irenę Sendlerową i panią Janiną Zgrzębską właśnie tutaj w Piotrkowie podczas inauguracji pierwszego Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Piotrkowską Szkołę Prywatną pani Magdaleny Jakubiak. Ten spektakl wcześniej wystawialiśmy również w Warszawie, oprócz scen jeszcze piotrkowskich w Teatrze Nowym i w Teatrze Jaracza w Łodzi. Łącznie mogło ten spektakl obejrzeć ponad 3000 osób, a nagrania z tego spektaklu pojechały do wielu państw świata. W jubileuszowym roku dla miasta o duże wydarzenie postarali się także działacze MKS Piotrkowia. W listopadzie zorganizowali mecz towarzyski drużyny piłkarek ręcznych z finalistkami Mistrzostw Świata, reprezentacją Kamerunu. Po zaciętej walce wygrały piotrkowianki, które zdobyły puchar prezydenta miasta. Medalami uczcili jubileusz miasta zawodnicy piotrkowskiego klubu Oyama Karate Washi, którzy przywieźli 2 złote i 2 brązowe medale z otwartych Mistrzostw Europy w Estonii oraz 9 medali z 22 Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów Oyama Polskiej Federacji Karate oraz 5 medali z Mistrzostw Polski Oyama PFK Kata. W każdej z imprez startowało kilkuset zawodników. W roku 800-lecia miasta gościliśmy nie tylko ważnych polityków, gości z zagranicy czy ogólnopolskie media. Gościliśmy też posłów i to wyjątkowych, bo z XVI wieku. Wydarzenia sprzed 5 wieków, romans i potajemny ślub Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, sprzeciw królowej Bony i posłów sejmowych obradujących wówczas w Piotrkowie pokazano w przestrzeni Starego Miasta, a w główne role wcielili się znani polscy aktorzy: Dominika Ostałowska, Antoni Pawlicki, Magdalena Różańska, Adam Cywka i Mirosław Zbrojewicz. Ten wyjątkowy spektakl historyczny ze współczesnością w tle pod tytułem Posłowie w Piotrkowie, czyli Sprawa Miłości, powstał specjalnie na jubileusz miasta. Jesienią serce miasta z sali teatralnej szybko zmieniło się w salę kinową, a za ekran posłużyła jedna z kamienic. Piotrkowianie i przybyli do miasta goście mogli obejrzeć multimedialną historię Piotrkowa Trybunalskiego, który w tym roku świętował 800 lat.